Witam was serdecznie na kanale poważnym. Ze mną jest... Cześć. I... Siema. Dokładnie. Dzisiaj jest Taco Hemingway Challenge, tak zwane dokończ wers Taco Hemingwaya. Tu jakby nasz taco podróba, ale jest za to piękne taco. Przestraszały, bo jeszcze z Cafe Belgii outfit, no. Bez zbędnego przedłużenia powiem jeszcze, że na moim Instagramie teraz, jak równo z publikacją tego odcinku, będzie głosowanie, który raper będzie w następnym odcinku dokończ wers. Także zapraszam i głosujcie. Tak jest, napiszcie hashtag 6-0, a my przypniemy wam serduszko pod takowym komentarzem. Ale coś się nie zgadza, bo nas jest tylko trójka, więc tylko 3-0, ale... Tak, dlatego... Ale mnie jest dwóch, ja i mój brzuch. A nie, też jest dwóch, bo jestem ja i moja kurtka. A tu jest Kuba i jego ego. Kuba opluty, dobra, to było piękne, dobra, to był punch rock. Siema, przylazłem tu jeszcze na momencik, ponieważ z przyszłości właśnie nadaję i chciałem powiedzieć, że do naszego zwycięzcy konkursu na poważny kubek dotarł już właśnie kubek i tak wyglądają zdjęcia. Zwycięzca nam wysłał, jego szynszyl bardzo się cieszy, pewnie tak samo jak nowy właściciel kubeczka. To był PK Exclusive Pack Drop 001. W przyszłości być może powtórzymy taką akcję i zobaczymy. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i nie przegapić żadnej takiej akcji. Do odcinka, przejdźmy do odcinka. Chciałbym tylko przypomnieć, że ostatnio tak słuchałem rok temu, jestem tutaj totalnie z przypadku. Dobrze, a więc niech ci będzie pierwsze pytanie dla Daniela. Tak jest. Ja jestem gotów pogromić każdego w tej kategorii. Na Facebooku same sześciopaki. Koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki. Na Facebooku same sześciopaki. Koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki. Same zdjęcia z siłki, jak pulsują typą wszelkie żyłki. Jutro da zdjęcie z teatru, tak dla niepoznaki. Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę. Czarne dziury się poddają za polarne zorze. To na rękę, kiedy za nie może barman pyta, czy polać kolejkę. Mówię bardzo proszę, 6-0. Dokładnie. Napisz hashtag 6-0. Oczekiwały cudów. Nie spodziewały się brudu. Wiesz? Nie, totalnie nie wiesz? Dobra, podpowiem, widzę, że nie wiecie i tak. Nie, czekaj. Ja coś kojarzę. Ale podpowiem, Kubie jeszcze ma. Jest to piosenka Wszystko Jedno. Z albumu Trójkąt Warszawski. Dobra, Daniel. To jest... Oczekiwały cudów, nie spodziewały się brudu. DJ miksuje i odczuwa przy tym wiele trudu? Nie. Nie, to nie to. Poddaję się. Oczekiwały cudów, nie spodziewały się brudu. Czy to będzie coś tam, że łubu dubu? Chyba nie wiem, no nie wiem. Oczekiwały cudów, nie spodziewały się brudu. Chciały przebojów, ale słyszą tylko łubu dubu. No. To jest takie dosyć trudne. Oczekiwały cudów, nie spodziewały się brudu. Chciały przebojów, ale słyszą tylko łubu dubu. Teraz dla Daniela. Algorytm widzi, że znów lubisz pizzę. Razem z pizzerią przygotują jakąś tłustą zniżkę. Nie przygotują, ale zaliczymy. Sprezentują. Dokładnie. Dobra. Czyli proste. Jaka piosenka? Algorytm. Dokładnie. Bonus tracka. Bonus tracka. Bonus track. W pocztówce. Dokładnie. Algorytm widzi, że znów lubisz pizzę. Razem z pizzerią sprezentują jakąś tłustą zniżkę. Nocny ja to hejdonista. Ja wiem. No nie możesz nie wiedzieć. Nie bądź mimem. Dobrze, więc ja odpowiem. Więc czekaj, nocny ja to hejdonista. Z chęcią zagląda w miejsca, w których leją krystal. Bardzo ładnie. Nocny ja to hedonista. Z chęcią zagląda w miejsca, w których leją krystal. Jak wieści ze szczytu, gdy jestem na dnie. To jest z Fidżi na pewno. Jak wieści ze szczytu, gdy jestem na dnie. Ja dawałem proste straty, starałem się dać ich najprostsze właśnie, żeby nie były refreny, ale też żeby nie były ultra trudne. Co wiem, rozumiem. Wiesz czy nie? Nie wiesz. Dobra. Jak wieści ze szczytu, gdy jestem na dnie, jak Uber gada, gdy ja wolę milczeć. Jak wieści ze szczytu, gdy jestem na dnie, jak Uber co gada, gdy ja wolę milczeć. Dalej, dla Kuby. Czasem czuję się królewsko, jakbym grał u Zizu. No, ale weź coś chociaż powiedz, że wiesz, czego to jest.
Ale nie wiem, totalnie nic. Jedyne co mi się z tym ja z Dele, tak? Bo tam jest odeali. To nie jest zupełnie to. No to wiem, jest... ale po prostu pasuje mi, jeśli chodzi o kwestię piłkarską, tak? Okej. Okay. Nie, to nie jest to. Daniel, dobra, wiesz? Masz, tak, wiem. Masz. A więc, czasem czuję się królewsko, jakbym grał u Zizu. Czasem czuję, że ktoś we mnie siedzi, jak w Artuditu. Ale, no niech mogę uznać, niech będzie. To jest... Czasem, że ktoś inny we mnie siedzi jak w Artuditu. A, no. Czasem czuję się królewsko, jakbym grał u Zizu. Czasem, że ktoś inny we mnie siedzi jak w Artuditu. A więc teraz pytanie dla Daniela. Panie kierowco, udostępni Bluetooth. Kurde, takie proste, a czekaj. Muszę się zastanowić. Jaka piosenka? Panie kierowco, udostępni Bluetooth. Wiesz co, nie wiem, jaka to jest piosenka, ale... Kuba, coś wiesz, nie? To jest chyba z jakiejś Somy, nie? Tak. Ale nie wiem, potem jest to... Poczekaj! Nie powiem do końca, ale jest to singiel promujący tą płytę, znaczy... To jest R&B. Tak. Panie kierowcu, udostępnij Bluetooth. Nowe bity sobie puszczam w taksi. Bardzo ładnie. Musi zrobić takie zdjęcie na moją twarz, ja tak w ogóle nic nie wiem. Panie kierowco, udostępnij Bluetooth, o, nowe bity sobie puszczam w taksi. Mut na uszy, kiedy coś wykłada klakier. A tam nie było miód? Takie piosenki? Nazywała się, w nawiasie, miód. M-U-T-E. A, Kalimata. Tak. Tak. A wiecie, Kalimata, mata. Wolę matę. Ja też nie wiem. Spritzer to jest płyta, którą najmniej znam ze wszystkich. A. Także jedziemy. Mut na uszy, kiedy coś wykłada klakier. Robię tutaj rewolucję, robię ruch, a ty nadal papier. Mut na uszy, muszę, kiedy coś wykłada klakier. Robię tutaj rewolucję, robię ruchy, a ty nadal papier. Teraz powiem dla Daniela. Dosyć trudne, mi się tak wydaje przynajmniej. Dobrze, słucham. Miesiąc miodowy wokół wszędzie dźwięczą rozmowy. Miesiąc miodowy wokół wszędzie dźwięczą rozmowy. Młode panny się złym mężom wpychają do głowy, coś takiego? Czekaj. Blisko. Bardzo, bardzo blisko. Ja wiem, tylko jak to dokładnie tam było? Jaka piosenka? Z marmuru to jest Żyrandol? Tak. No. Dobra, wiesz, Kuba, ale nie? Nie. No ale czekaj, miesiąc miodowy, bardzo blisko, wokół wszędzie dźwięczą rozmowy, młode panienki się złym mężom wpychają do głowy. No. Niech ci będzie zaliczone. Ale czekaj, nie powiedz, ale... może powiedz, co jest źle, to poprawię wtedy. Tylko kolejność, jedno słowo. Kolejność, jedno słowo, ale słowo się idzie bardziej kolejność. Że złym mężom się młode... Nie, dobrze, nie. Dobrze zaczynałeś. No, dawaj. Wbijają do głowy? Nie. Dobrze powiedziałeś na początku. Wpychają jest? Tak, tylko że inna kolejność. No zaliczę. To co jest w innej kolejności? Młodziutkie panny się wpychają złym mężom do głowy. A to? No i ja resztę... No dobra. Dobrze, ale zaliczyłem, bo to było bardzo... Zdałeś to od razu, tylko chciałem teraz zaliczyć. Okej. Okay. Miesiąc miodowy, wokół wszędzie dźwięczą rozmowy. Młodziutkie panny się wpychają złym mężom do głowy. To jest dosyć proste, jak mi się przynajmniej wydaje. Bo ich nerwy to pitbule nietrzymane na wodze i gryzą. I gryzą. No tak. Nie. No a tam potem jest i gryzą znowu, damy takie powtórzenie. Nie, inaczej. I gryzą. To, no ja nie, no tylko to mam w głowie. I to gryzą. Ja mogę odpowiedzieć. Dobrze. No dobra. I gryzą, mocno gryzą i gonią aż po horyzont. Bardzo dobrze. Bo ich nerwy to pitbule nietrzymane na wodze i gryzą. Mocno gryzą i gonią aż po horyzont. Jeszcze będzie po jednym. Okej. Okay. Ziomek Hakuna Matata. Nie będę się martwił, że ktoś o mnie bzdury nagadał. Pomyśl. Nie zabrakło to? Zabrakło ci dwóch słów. Dobrze, ale zabrakło ci dwóch słów. Nie będę się martwił, że ktoś o mnie znowu bzdury nagadał. Zaliczymy. Nie będę martwił się, że znów ktoś o mnie bzdury nagadał. Prawie to jest moja kolejność, tylko minimalnie. Okej, nie będę martwił. Ziomek Hakuna Matata, nie będę martwił się, że znów ktoś o mnie bzdury nagadał. I ostatnie dla Kuby. Na szale. Pozwolę ci wybrać, wiesz, na betonie czy 8 kobiet? 8 kobiet. Dobrze. A więc, nocą w hotelu jak zwykle cisza. No tego nie, nie, to trzeba wiedzieć. Nie, serio nie wiem. To trzeba wiedzieć. No to jest z refrenu, nocą w hotelu, gdzie nie jak było zwykle cisza. Nie remis, czyli bez benedycji. Oj. I tam potem by jeszcze coś było z chyba z no to jest tak znany wers.
Nie zgadzam. Mówię tutaj 8 kobiet, wiecie jak ozon. 8 kobiet, 8 kobiet, ale czemu tęsknię wciąż za tobą? Ej. Mała! Gdybym zabijał emocje, gdybym tatuował zjeb, baka pokałbym do kotek. Mamo! Nie, to jest bytować, to nie jest tak. Hej! Nocą w hotelu jak zwykle cisza. Nie, to nie będę było o tym kilka, a tam jak tak on tłumaczył, że... O. I tak, on tak myślał, że tak jest, ale inni mówią, że no, to przecież tak jest. Tam właśnie było w tej książeczce do Somy napisane, że z Kwebo się o tym kłócił, że Kwebo się nie chciał zgodzić, bo on ma zupełnie inaczej. No właśnie. Ale tak go przekonał. No, że jakby on tak jednak ma zawsze. No tak. Że tak mnie to wygląda. No to nie wiem. Nocą, no to ja powiem. Nocą w hotelu jak zwykle cisza. No. Tego już raperzy nie zdradzą ci w teledyskach. Wiem, że sobie raz wszystko to powiedział. Nocą w hotelu jak zwykle cisza. Tego już raperzy nie zdradzą ci w teledyskach. Wygrał Daniel. Prawdziwy fan tego Hemingwaya. Wszystkie wersje prawie znowu. No prawie, aż szkoda mi tych dwóch, których nie znałem. Ale bardzo dobrze, chyba 10 do 0, jak się nie mylę. Kuba niestety... Kim jest tego Hemingway? Ale liczą się chęci. Tak. Ale pochwalcie się, ile wersów wy znaliście. Pamiętajcie, że na Konrada Instagramie jest relacja, w której wybieramy następnego rapera do odcinka Dokończ Wers. Dokładnie. Tak, może w końcu coś wygram. Tak, dziękujemy. I lecimy. Śmigłowo. Poważaniem. Poważne koleje. Tak. Co? Dobra, siema. Właśnie musimy w końcu zrobić JTM z amerykańskimi. Wykonawca? Nie zrobimy. Musimy. Nie pasi ci, co?